Paulina, jaka jest twoja mama? Moja mama, mimo że może się wydawać taką ostrą osobą, to jest naprawdę wspaniałą, ciepłą kobietą. Ma ogromne serce i lubi mieć wszystko poukładane. Ale zawsze mnie wspiera, zawsze mogę się do niej ze wszystkim zwrócić. Moja mama jest przekochaną osobą. Zawsze o mnie dba, kiedy przyjeżdżam do domu, podaje mi ciepłe posiłki. Zawsze mogę na nią liczyć. Taka, no serce na talerzu. No to prawda, zawsze jak przyjeżdżamy, to mówi: chodźcie, zjedźcie, na pewno nic nie jedliście. Bardzo ciepła osoba, to mogę o niej powiedzieć. Zawsze się krząta w kuchni, jak przyjeżdżamy, to ona zawsze jest w kuchni, tam można znaleźć mamę Danusię, myślę. Jak studiowałam we Wrocławiu i wracałam o 4 nad ranem busem do Lublina, to tato wstawał w nocy, nie spał nawet północy, żeby po mnie przyjechać, zawsze był przed czasem. No i za to go kocham, że zawsze mogę na niego liczyć. Jestem taką jego córeczką i uwielbiam się przytulać do tego jego bębenka. A mój tato to silny charakter. Osoba zdecydowana. Zawsze na pierwszym miejscu stawiał rodzinę. Miał dużo pracy, był zabiegany, no ale zawsze był z nami, wtedy, kiedy go potrzebowaliśmy. W tym dniu nie możemy zapomnieć o naszych dziadkach, dzięki którym nasi rodzice są tacy, jacy są i dzięki którym my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Bo duży wkład włożyli w nasze wychowanie, myślę. Jeździliśmy na wieś do nich i dzięki temu nie jesteśmy mieszczuchami. Tak, zawsze uwielbiam jeździć do dziadka na wieś, spędzać tam czas. Zawsze. Dużo pracy cię tam nauczył. Dużo pracy przede wszystkim, ale też były przyjemne chwile, jak łowienie ryb, no i pyszne obiadki babci, zawsze pamiętam. No nawet 2 lata temu z dziadkiem pływałeś jeszcze w stawie. Tak, to dziadek mnie nauczył pływać tak naprawdę. A mój dziadek mnie nauczył śpiewać. Znaczy tak właściwie nie nauczył, ale zaszczepił we mnie tą miłość do śpiewania, bo on całe życie śpiewał, jeździł po całym świecie. No i do tej pory mówi: oj Paulinka, jak ty ładnie śpiewasz, śpiewaj dalej, śpiewaj. A babcia Marysia? Jaka jest? Jaką jest przez sobą? Całe dzieciństwo jeździliśmy do babci Marysi i kocham tamten dom. Naprawdę, to jest mój drugi dom i ona jest moją taką ukochaną babcią, do której zawsze uwielbiam się przytulić. Jestem jej taką przytulanką, myślę. A ty masz wzrost po swoim dziadku. A, no tak. Mój dziadek Bronek jest też taki wysoki jak ja. To chyba po nim mam właśnie. Jestem taki wysoki. Bardzo się cieszymy, że nie jesteśmy jedynakami, bo gdyby nie nasze rodzeństwo, to na pewno bylibyśmy bardzo rozpieszczeni. Albo samolubni. Samolubni. Mój brat Marcin powiedział mi ostatnio, że Paulina, ty chyba nie kochasz tak Adriana, jak ja go kocham. Ja go kocham naprawdę. Tak mi powiedział, nie wiem, co miał na myśli. Marcin! Mamo. Tato. Tato. Mamo. Nie sposób wszystkiego wyrazić słowami, dlatego mamy dla was niespodziankę. Chcielibyśmy wam podziękować za... When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time. I saw flowers in your hair. See, it takes a boy to live, takes a man to pretend he was there. So then we grew a little and knew a lot. And now we demonstrated it to the cops. And all the things we said, we were self-assured. 'Cause it's a long road to wisdom, but it's a short one to being ignored. Be in my eyes, be in my heart, be in my eyes, I, be in my heart. So now I think that I love you back, and I hope it's not too late, 'cause you're so attractive and the way you move, I won't close my eyes. 'Cause it takes a man to live, it takes a woman to make him compromise. So be in my eyes, be in my heart, be in my eyes. Demonstrated it to the cops, and all the things we said, we
were self-assured. 'Cause it's a long road to wisdom, but it's a short one to being ignored. Be in my eyes, be in my heart, be in my eyes, be in my heart. So now I think that I can love you back, and I hope it's not too late, 'cause you're so attractive in the way you move. I won't close my eyes, 'cause it takes a man to live, it takes a woman to make him compromise. So be in my eyes.